Witajcie. Dzisiaj zupełnie inny temat, taki dużo, dużo przyjemniejszy. Jakiś czas temu zapowiadałem Wam, że będziemy organizowali zlot traktorów, ciągników, maszyn zabytkowych, rolniczych i nie tylko. No i dzisiaj taki pierwszy konkret. Słuchajcie, będzie to zlot właśnie, tak jak powiedziałem, maszyn rolniczych, traktorów i co tam macie, tylko związanego z rolnictwem i ogrodnictwem, ale również zabytkowych pojazdów. Więc jeśli tam dysponujecie, powiedzmy, jakimś tam Fiatem, Polonezem, Maluchem, czy jakimś innymkolwiek samochodem, niekoniecznie polskim, no to taki zlot będzie organizowany tutaj w Miliczu. Także zapraszam wszystkich już teraz i najważniejsza rzecz, kiedy? Ma być to wstępnie, bo jeszcze ustalamy tutaj pewne szczegóły, ma być to wstępnie ostatni weekend września, także mam nadzieję, że wielu z Was, którzy są zainteresowani takowym zlotem, spotkaniem, festiwalem, będzie miało czas na to, żeby się przygotować, ustalić sobie terminy, także mamy dużo, dużo czasu. Ja w tym czasie zorganizuję wszystkie niezbędne pozwolenia. Powiem Wam tak, teraz będzie naprawdę cała masa atrakcji. Chcemy zorganizować konkurs orki z zabytkowymi maszynami. Chcemy zorganizować tutaj przejazd przez te piękne, naprawdę milickie lasy, tereny. Zrobimy sobie objazd po rynku w Miliczu z takim postojem, powiedzmy, nie wiem, godzinkę czy coś takiego, żeby każdy mógł przyjść, zobaczyć i nacieszyć oko tymi sprzętami. Co jeszcze? Jeżeli na przykład nie macie ciągników takich, powiedzmy, czy innych maszyn, nie wiem, kombajnów, takich, powiedzmy, które są piękne, wyremontowane, nie muszą być, naprawdę, to mogą być maszyny, które zjechały z pola, a które nadal Wam służą, byleby to było, powiedzmy, takie no przynajmniej 30-letnie maszyny, mogą być też, im starsze, tym lepsze oczywiście, także zapraszam do tego. Samochody, słuchajcie, samochody to samo, będziemy się przejeżdżali po stawach milickich. Piękne tereny, naprawdę niesamowite. Stawów cała masa. Pojeździmy przez bardzo urokliwe wioski, wioseczki. Pojedziemy sobie też, może fragmenty Baryczy zobaczymy. Będzie naprawdę mnóstwo atrakcji. Też przewidujemy nagrody. Jeszcze to wszystko ustalamy, ponieważ ja to organizuję wspólnie z tutaj z fundacją, natomiast partnerem naszym na pewno będzie starostwo w Miliczu, starostwo powiatowe i w tej chwili staramy się jeszcze o partnerstwo burmistrza Milicza. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że to wszystko pięknie sobie poustalamy. Także będzie naprawdę impreza z mnóstwem atrakcji. Zobaczymy, bo planujemy ogniska i tak dalej. To wszystko Wam jeszcze powiem, dokładnie pokażę. W tej chwili szykujemy właśnie te informacje takie, powiedzmy, co tu zorganizować. Jeśli macie jakieś osobiście propozycje co do organizacji czy też atrakcji tutaj związanych z tym zlotem, to zapraszam do komentowania, bo każde, wszystkie sugestie po prostu, które będziecie mieli, są dla mnie bardzo, bardzo cenne. I nawet jeśli bym wszystkich nie wziął pod uwagę, to na pewno wybiorę te najlepsze, najbardziej godne uwagi i możliwe do realizacji. Także tutaj zapraszam również do takiego udziału w tym przedsięwzięciu. Natomiast tak, jeszcze po prostu zobaczymy sobie na temat tych przejazdów. Tutaj widzicie te tereny w tej chwili. Tam za tym lasem są piękne miejsca, przez które byśmy chcieli przejechać i tamtędy będzie prowadziła droga właśnie na stawy milickie i tam będziemy, być może pojedziemy sobie wzdłuż Baryczy, ale to wszystko się okaże. Słuchajcie, atrakcji będzie naprawdę cała masa. Będzie ogromne ognisko, będzie pieczenie ziemniaka. Być może połączymy to wszystko ze świętem ziemniaka. Także to po prostu mnóstwo atrakcji i dla małych, i dla dużych. Nie chcę w tej chwili mówić jeszcze o jakichś innych rzeczach, powiedzmy, które będą temu towarzyszyły. To wszystko jest w tej chwili na etapie organizacji. Natomiast mam po swojej stronie naprawdę wspaniałych ludzi, którzy bardzo się cieszą na ten pomysł, na tą organizację i na pewno coś w tym kierunku zrobimy. Będą
naprawdę dużo będzie. Mi w tej chwili trudno powiedzieć, co tam jeszcze będzie, bo głowy są gorące do tego, żeby to zorganizować, ale pracowałem nad tym kilka lat, żeby to było zrobione naprawdę dobrze, więc myślę, że to się wszystko tutaj powiedzie. Ludzie, którzy się tym zajmują, którzy biorą to w swoje ręce od strony takiej merytorycznej, od strony takiej prawnej też, to znają się na tym świetnie, także wszystko tutaj pójdzie jak należy, będziemy mieli wszystkie niezbędne zezwolenia, łącznie z tymi, abyśmy mogli sobie przejechać właśnie tymi maszynami, traktorami i samochodami, motocyklami, także naprawdę wszystko, co macie takiego zabytkowego, to zapraszam. Żebyśmy mogli sobie przejechać właśnie pomiędzy stawami i oglądać naprawdę te piękne, naprawdę piękne widoki. Będzie to taki okres późnego lata, początku jesieni, więc będziemy naprawdę mieć tutaj okazję do podziwiania przekolorowych widoków. Zobaczymy, jak to wszystko nam wypali, wyjdzie i tyle. Jedno, co Wam jeszcze mogę powiedzieć, będzie, tak jak powiedziałem na początku, będzie to ostatni weekend września, taki jest w tej chwili wstępny projekt, pomysł i planujemy, żeby to był właśnie zlot taki dwudniowy, więc jeśli będziecie z daleka, jeśli będziecie chcieli tam powiedzmy przenocować i tak dalej, pracujemy to również nad tym, żeby te noclegi dla Was, dla tych wystawców, dla tych przyjezdnych ludzi, którzy chcą, tutaj będą mieli jakieś maszyny do wystawienia, do pokazania, będą mogli skorzystać z takiego noclegu. To zorganizujemy tutaj, żeby ten nocleg był bezpłatny. Zobaczymy, na ile to się uda, ale jestem dobrej myśli, żeby tak było. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przy okazji tego całego zlotu będę chciał zorganizować taką giełdę staroci, więc jeśli macie do sprzedania jakieś tam, nie wiem, zabytkowe rzeczy do ciągników, maszyn, samochodów, czy czegokolwiek tam, jakiego by się Wam, co by tam Wam po prostu zalegało w szopach, stodołach, w magazynach, garażach i tak dalej, i chcielibyście się tego pozbyć, to też będzie taka możliwość, żeby wystawiać swoje właśnie takie rzeczy na tym zlocie, także będzie takie na pewno miejsce do pohandlowania troszeczkę, powymieniania się za inne rzeczy. No zobaczymy, jaka to będzie jeszcze forma. Także taki oto pomysł na pierwszy zlot zabytkowych maszyn i ciągników. To jest taka robocza w tej chwili nazwa. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Będziecie informowani na bieżąco, jeśli coś się tutaj zmieni w tym zakresie. Plakat w momencie, kiedy będziemy mieli już poustalane pewne rzeczy dotyczące niezbędnych zezwoleń, patronatów. Także to też będzie. Wtedy taki plakat Wam pokażę. W każdym razie już dzisiaj zapraszam jako organizator Marek Rolnik na pierwszy zlot zabytkowych gratów, w cudzysłowie, w Miliczu. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.